Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanusz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Tym razem widzimy się, pierwszy raz w Rembrandtowie. Dokładnie, pierwszy raz jesteśmy w tej dzielnicy Warszawy i to pierwszy film z tych okolic. Ale spokojnie, niedługo tutaj też będzie więcej filmów z tychże też rejonów. Ale wracając do meritum, co tu się właściwie dzieje? A powstaje druga estakada ulicy Marsa, a konkretnie tutaj taki wiadukt. Ale więcej i o szczegółach, jak zawsze, powie Jakub Sykut. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy wiadukcie, który będzie przedłużeniem ulicy Marsa. Aktualnie ruch odbywa się tutaj według tymczasowej specjalnej organizacji ruchu. Inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości na ulicy Żołnierskiej oraz na ulicy Marsa. Koszt inwestycji to 57 milionów złotych około, a sama inwestycja ma zostać zakończona w 2023 roku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, tak to właśnie wygląda. Zaczęła się tutaj budowa i to dosyć długo trwało, zanim faktycznie ta budowa się rozpoczęła. Mieliśmy tutaj problemy, ale o tym później, bo najpierw powiedzmy właściwie, co tu teraz powstaje. I w dużym skrócie jest to dalsza budowa, a konkretnie przebudowa drogi wojewódzkiej numer 631 o długości 4,8 km od ulicy nad Nieparzyńskiej do granicy miasta. Te przebudowy estakady wymagają zmiany organizacji ruchu, które były wprowadzone w lipcu poprzedniego roku. No i tak, na skrzyżowaniu ulicy Marsa i Żołnierskiej właśnie rozpoczęła się budowa. Właśnie mam na myśli pół roku temu, a konkretnie 17 lipca. Mniej więcej jakoś w tym okresie się rozpoczęły większe prace, bo wtedy musiała być zmieniona organizacja ruchu. Jest to projekt oczywiście współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i ta budowa ma być skończona mniej więcej w styczniu 2023 roku, a koszt całej budowy to 57,12 milionów polskiego golda. Także tak to wygląda. No ale dobrze, co tu się dzieje? Faktycznie, teraz opisałem wszystko dookoła. Zakończenie. A faktyczna budowa. Znaczy, macie tutaj zdjęcia, więc mogliście się domyśleć, o co tutaj chodzi. Jest to druga estakada, a konkretnie zachodni wiadukt. Właśnie będzie teraz zbudowany, ponieważ wcześniej nie mógł ze względów technicznych zostać wybudowany. Aktualnie właśnie po tym wiadukcie jednym, który już powstał parę lat temu, konkretnie w wrześniu 2019 roku był już otwarty, odbywa się ruch w dwóch kierunkach, czyli zupełnie inaczej jak to było jeszcze pół roku temu, bo wtedy ruch odbywał się tylko i wyłącznie w kierunku granicy miasta. No i teraz powstaje właśnie ten drugi wiadukt, ponieważ jest to ważny ciąg komunikacyjny, jedna z ważniejszych arterii, która w tym rejonie odkorkowuje dużą część miasta. Warto wspomnieć, że sam cały węzeł Marsa, choć jest skomplikowany, dosyć dobrze udrożnił w te rejony. Chociaż czasami tak dobrze wiemy, że na tym rondzie tam dalej się stoi, który możecie teraz zaobserwować. Ale wracając do tego miejsca, będzie całkowicie właśnie wybudowany ten wiadukt, który będzie umożliwiać przejazd z ulicy Żołnierskiej w ulicę Marsa z pominięciem całkowicie sygnalizacji świetlnej. Oczywiście zjazd będzie tak przewidziany, że dopiero najbliższy zjazd z tego wiaduktu będzie możliwy właśnie na rondzie Ignacego Mościckiego i na całym tym dopiero węźle, co nie zmienia faktu, że według mnie to jest dosyć dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o tutaj komunikacyjność. Sam wiadukt jest dosyć długi, ponieważ tutaj się ciągnie już bezpośrednio za wiaduktem kolejowym, rozpoczyna się jego budowa i kończy się, tak jak mówiłem, właśnie przy ulicy Żołnierskiej, gdzie musi powstać z całym zjazdem. Zresztą z jednej i z drugiej strony musi w całości powstać i jest to trochę trudniejsze do zrealizowania, ponieważ obydwa te wiadukty były planowane na zbudowanie jednocześnie. A dobudowa drugiego wiaduktu to nie jest takie proste zadanie, ponieważ niektóre elementy teraz już nie da się ze sobą połączyć, aby nie wyłączyć poprzedniego wiaduktu, a nie można już z nim aktualnie nic robić. A przynajmniej z tego co wiem, żadne prace przy tym nie będą prowadzone. No i właśnie tak tutaj wygląda ta budowa. Jak widzicie na załącznych obrazkach, które nie są najnowsze, jednakże z tego co widziałem, prawie nikt się nie interesuje tą inwestycją w mediach, więc warto, żeby o tym powiedzieć, co się właściwie powstaje. Pojawiają się słupy. W zależności od miejsca możemy już zobaczyć fragmenty wiaduktu, które tutaj powstawały. Oczywiście wszystkie zdjęcia są z lutego, ale
Możemy właśnie zaobserwować, że w niektórych miejscach już faktycznie te elementy skalowe, metalowe pojawiają się i to wszystko zaczyna się powoli łączyć w jedną całość. Od wiaduktu kolejowego powoli właśnie powstaje cała tutaj konstrukcja tego nowego wiaduktu, a konkretnie estakady. No i na dole jest bardzo ograniczony ruch, jeżeli chodzi o możliwość przejazdu dla samochodów. No trzeba było trochę to zwęzić, żeby móc budować to, co nie zmienia faktu, że całkiem nieźle im to i żwawo idzie, bym powiedział. Jak na budowę, którą mają zrobić właściwie w półtorej roku, licząc tutaj też miesiące zimowe, to powiedziałbym, że naprawdę to jest całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, na jakim aktualnie jesteśmy też i etapie. Także tak mniej więcej wygląda tutaj ta przebudowa. Mam nadzieję, że ze zdjęć mogliście trochę więcej wyciągnąć. Jak dla mnie zwężenie tutaj ulicy Marsa na dole do jednego pasa, nawet nie chcę wiedzieć, co tam się dzieje w godzinach szczytu. Domyślam się, że tam są dosyć duże korki, chociaż prowadzenie ruchu po wiadukcie dwukierunkowego na pewno tutaj dosyć mocno to też usprawniło. No i na razie nie też nie zapowiadają się jakieś chyba większe tutaj zmiany organizacyjne co do ruchu. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo i też nikt zbytnio o tej inwestycji nie mówił, żeby coś tu się miało zmieniać i ogólnie, tak jak już mówiłem wcześniej, prawie nikt o niej teraz już nie mówi. No bo to było w lipcu się rozpoczęło i sobie tak gdzieś powstaje. Kto by o tym mówił? Ale my się tutaj pojawiliśmy, bo warto o tej inwestycji wspomnieć. Ale czemu właściwie ta inwestycja, ten drugi wiadukt, dopiero teraz się buduje, a nie wcześniej z całą inwestycją, która zakończyła się w 2019 roku. Czemu to nie mogło powstać naraz? To wszystko w jednym momencie. Aby nie musieć tego odzlekać tak bardzo w czasie, bo ta inwestycja i tak z całą trasą siekierkowską bardzo długo powstawała. O tym więcej w ciekawostce. Powstający słup, który za mną widzicie, przez wiele lat był ogromnym utrudnieniem dla tej inwestycji. Działka, na której się znajduje, była wpisana do Krajowego Rejestru Zabytków, co oznacza, że nie można było tutaj nic postawić. Na szczęście udało się ten fragment działki wypisać z tego rejestru i inwestycja poszła dalej. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, właśnie ta działka, gdzie znajduje się ten słup, który teraz widzicie, jest, a konkretnie była, w rejestrze zabytków. Mamy tam jakiś budynek zabytkowy i cała działka była w rejestrze zabytków. Udało się ten fragment tej działki odciąć właśnie od rejestru zabytków i wydzielić na zwykłą ziemię, dzięki czemu można było wybudować spokojnie słup pod właśnie tą nowy estakadę. Inaczej nie mogłoby tutaj to powstać, bo nie można zrobić lewitującego wiaduktu w tym miejscu. Ogólnie też lewitujących wiaduktów zbytnio się nie da, bym wam powiedział. Ciekawostka. No i po prostu nie można byłoby jak tego jakkolwiek wybudować. Co nie zmienia faktu, że ten proces dosyć długo trwał, jak możecie sami zobaczyć. Poprzednia budowa się całkowicie zakończyła i dopiero teraz się rozpoczęła budowa drugiej części, ale dobrze, że to ruszyło. I dobrze, że w końcu cała ta inwestycja, cała trasa Marsa będzie skończona jako jedna w całości inwestycja. I miejmy nadzieję, że tutaj też w okolicy niedługo będą powstawać jakieś nowe rzeczy, bo w bardzo bliskim się sąsiedztwie mamy też przebudowę linii kolejowej do Warszawy, Wawer od Warszawy Wschodniej. I o niej też niedługo pojawi się jakiś film. Już część jest nagrana, ale część jeszcze muszę nagrać, bo to jest dosyć długi odcinek kolejowy, o którym warto by wspomnieć, bo tamte stacje dosyć mocno się zmienią i nie tylko. Ale wracając do tej inwestycji, mam nadzieję, że taki film na temat tego wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzień dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mam nadzieję, że was tutaj dzisiaj nie przynudziłem, ale według mnie dosyć ciekawa inwestycja właśnie w Rembertowie tutaj aktualnie się pojawia. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film to albo Mniejsza z tym, albo zapraszamy do metra. Metro Kondratowicza. Oczywiście z lotu ptaka. I nie tylko. Do zobaczenia. Cześć!